Skończył się czwarty kwartał, więc dzisiaj podsumujemy to, jaka była zmienność na rynkach, żeby oszacować, czy XTB mogło dobrze zrobić w tym ostatnim kwartale, czy jednak nie do końca. Oprócz tego też porozmawiamy o spółce ASBIS której dosyć dużo się dzieje, no bo mieliśmy i miesięczne wyniki i powiększenie powierzchni magazynowej, kilka też innych informacji, troszeczkę sobie o tej spółce porozmawiamy. Zanim przejdziemy do tych dwóch spółek, no to chwilę mojej autopromocji, można dołączyć do mojej zamkniętej grupy na Facebooku do poniedziałku, czyli jeszcze tylko przez kilka dni, gdzie mówimy o konkretnych spółkach, mówię też w jaki sposób ja podchodzę do, do inwestycji, dlaczego moim zdaniem dana spółka jest interesująca, dlaczego nie jest interesująca, i inne osoby też komentują także też wymieniamy się tymi naszymi poglądami odnośnie spółek jak są jakieś istotne wyniki finansowe to zawsze je omawiam taki daję skrót tych najważniejszych informacji informacji finansowych też są tam dodatkowe filmy ze spółek z waszych komentarzy więc myślę że warto zobaczyć jak to wygląda od środka no, żeby żeby wyrobić sobie jakieś zdanie na temat na temat naszej społeczności ja oczywiście zachęcam każdego do tego żeby żeby do nas Dołączył, zobaczył, na przykład na miesiąc można zobaczyć, jak to wygląda. A przechodząc do konkretnych spółek, no to tak po kolei. Najpierw XTB. Myślę, że zdecydowana większość osób zna XTB, a wiele osób pewnie ma konto w XTB. No i w największym skrócie, jest to spółka, której sprzyja zmienność. Jeżeli dużo się dzieje, no to wtedy oznacza to, że spółka może dobrze zarobić. To jest też dosyć duży problem tego typu firm, że nie do końca wszystko jest zależne od nich, bo biorąc pod uwagę liczbę nowych klientów, ona może być coraz większa, XTB może wprowadzać coraz to nowe udoskonalenia swojej platformy, jakieś na przykład jakieś nowe rozwiązania, ale ostatecznie no, też bardzo istotne jest to, czy na rynku jest zmienność, czy tej zmienności, zmienności nie ma, no i to jest oczywiście istotne w kontekście wyników finansowych, no a jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, to już przekazali informacje na temat publikacji, Raportów w 2024. No i ten raport roczny za 2023 będzie 20. 8 marca 2024 roku. No oczywiście XTB zawsze podaje nam wcześniej szacunki, także te szacunki pewnie będą szybciej, tak jak to zazwyczaj tutaj, zazwyczaj tutaj jest. I jeżeli chodzi o te zmiany, no to bardzo dobrze dla XTB jest, jeżeli to jest taka, taki jednoznaczny trend wzrostowy, albo jednoznaczny trend spadkowy w danym kwartale, wtedy XTB zarabia najwięcej. Oczywiście, jeżeli jeszcze tam wolumen jest wysoki, to, tak, czyli dużo się dzieje, to jest to informacja, informacja pozytywna, tak? To mniej więcej można podsumować. No, jeżeli mamy takie przewidywalne trendy, to znaczy trochę idziemy do góry, trochę w dół w jakimś kanale, cały czas się poruszamy, to nie do końca jest to korzystne dla, 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 dla spółki. I tutaj biorąc pod uwagę jakieś najważniejsze instrumenty, to spółka zawsze informuje nas o tym, jakie były na, na przykład najzyskowniejsze instrumenty w danym kwartale. Tylko nie ma co się tak do tego do końca przywiązywać ze względu na to, że tam, gdzie jest zmienność, tam XT robi największą kasę w największym skrócie. Czyli jeżeli w, na przykład na indeksach amerykańskich była największa zmienność, to tam robią największą kasę. Jeżeli nie wiem, na ropie na przykład była największa zmienność, to na ropie by zrobili największą kasę. Więc warto patrzeć i te najważniejsze indeksy i najważniejsze, jakieś surowce, i też pary walutowe, najbardziej istotne, żeby zobaczyć, jak to, jak to wygląda w danym kwartale. No, niektóre osoby tutaj uważają, że wystarczy po prostu śledzić indeks WX i jeżeli chodzi o ten indeks no, zmienności, tak. No, jeżeli on jest, jest nisko, ta zmienność, tej zmienności praktycznie nie ma, no to znaczy, że XT nie zarobi jakoś zbyt dużo. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, bo WX, pamiętajmy, że on odzwierciedla zmienność cen opcji na SP. 500 No i tutaj może być tak, że na przykład te indeksy amerykańskie wcale nie są jakimś takim motorem napędowym, jeżeli chodzi o wyniki XTB, a na przykład surowce, na przykład pary walutowe i ten WIX nie będzie jakiś zbyt dobry, a XTB też dobrze zarobi, albo i będzie bardzo wysoka, a XTB nie musi wcale dobrze zarobić. Więc ja nie uważam, żeby to był jakiś taki absolutny, absolutny wyznacznik w przypadku w przypadku spółki. Bardziej wolę skupić się na konkretnych, konkretnych produktach. Na konkretnych indeksach i na konkretnych, e, konkretnych walutach. Więc sobie tak prześledźmy szybko. Jak to wyglądało w tym ostatnim czwartym kwartale, ja tutaj sobie zaznaczam, zaznaczam właśnie początek i koniec tego, tego kwartału No i biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę indeksy amerykańskie, no to zauważmy, że tam no był na SP500 taki jednoznaczny ruch wzrostowy, niemalże od początku tego kwartału no od 26-7 października tak naprawdę, czyli przez te dwa miesiące, było naprawdę dobrze, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi tutaj o, o XTBA. No biorąc pod uwagę to wolumenowo Zauważmy, że jest podobnie do drugiego kwartału, chociaż te wolumeny w drugim kwartale były jednak troszeczkę wyższe, czyli jest troszeczkę gorzej, tak bym to, tak bym to określił, ale też jest dobra zmienność. Raczej na plus patrzę na, na te indeksy amerykańskie. Nasdaq, no tutaj już tak idealnie nie ma, ale też widzimy jednoznaczny ruch wzrostowy. Mówię, tak idealnie nie ma, bo patrząc na chociażby wolumeny, no to zdecydowanie mamy tutaj słabiej niż w tym chociażby drugim kwartale, który jest podobny tak pod względem, pod względem samego, samego wykresu. No ale biorąc pod uwagę w to do trzeciego kwartału jest tutaj jest tutaj raczej raczej ok, więc ja raczej nie mam się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o te indeksy amerykańskie. Patrząc na Dax tutaj mamy bardzo dobrą informację, no bo zauważmy, że od dawna nie było tak jednoznacznego mocnego ruchu w górę na na Daxie. Więc to jest oczywiście też informacja pozytywna, na, na, na też dobrym dobrym wolumenie. Wig 20 też e, mamy naszy, naszego polskiego czempiona, tutaj e, wynieśliśmy na niesamowite szczyty i też mieliśmy bardzo mocne, bardzo dynamiczne wzrosty. Więc, raczej indeksy ja bym powiedział, że na plus, biorąc pod uwagę e, właśnie ten sam czwarty, sam czwarty kwartał. No, idąc dalej, czyli patrząc chociażby na towary, no to ropa, biorąc pod uwagę tę ropę WTI, mieliśmy rzeczywiście jednoznaczny ruch spadkowy. Więc ropa też wyglądała dobrze. Zauważmy, że w trzecim kwartale też ropa wyglądała bardzo, bardzo dobrze. W poprzednich kwartałach już tak dobrze, już tak dobrze nie było, ale ten czwarty kwartał trzeba przyznać, że Powinien być, powinien być dobry tak samo w złocie, bo złoto miało ten jednoznaczny ruch wzrostowy od dawna, czegoś takiego, od dawna czegoś takiego, nie było tak naprawdę od czwartego kwartału 2022, gdzie też tam był taki mocny ruch mocny, mocny ruch wzrostowy, chociaż nie od początku tego kwartału, a tutaj mamy praktycznie od początku kwartału, czyli no z tych można powiedzieć wszystkich instrumentów, które zobaczyliśmy, złoto najfajniej wygląda właśnie w kontekście Samego, samego X-Teba. No tutaj patrząc na inne jakieś inne jakieś towary, chociażby na pszenicę, no to mamy teoretycznie duże wolumeny, ale ten wykres no, nie wygląda zbyt dobrze, znaczy tam się zbyt dużo, zbyt dużo nie działo, zbyt dużo różnic jakichś tam na samym wykresie pszenicy nie ma, w tym czwartym kwartale, no więc tutaj pszenica wygląda słabo, tak bym to określił, w porównaniu do wcześniejszych kwartałów, bo zazwyczaj mieliśmy tam jakieś jednoznaczne takie ruchy, teraz nie, czyli tutaj akurat pszenica, pszenica słabo, chociaż te wolumeny są rzeczywiście wysokie, to też myślę, że ciekawe, jak to będzie, jeżeli chodzi o właśnie zyskowność tych instrumentów. Ja przyznam, że to właśnie najbardziej czekam na informacje za czwarty kwartał odnośnie zyskowności pszenicy. No bo z jednej strony ten wykres wygląda słabo, z drugiej strony no te wolumeny jednak wyglądają dosyć, dosyć mocno w porównaniu do poprzednich kwartałów, no ale jednak pszenicę oceniam, oceniam słabo kawa, zauważmy jak mocne wolumeny w stosunku do ostatnich kwartałów i też mocne wzrosty. Więc kawa też wygląda tutaj dobrze biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę ten ostatni czwarty kwartał no i jeszcze mamy jeszcze mamy gaz, który no miał może nie od początku, ale od 1 listopada też taki jednoznaczny ruch, ruch w dół, więc w miarę dobrze, tak bym to określił, chyba lepiej niż w poprzednich kwartałach tutaj, chociaż oczywiście absolutnie nie nawiązujemy do tego, co było w tych kwartałach, gdzie ten, ta cena gazu była no, bardzo mocno rozchwiana, gdzie te wolumeny no, w ogóle nie były porównywane do tego, co jest, co jest teraz. Czyli bardziej patrzy, że powinno być lepiej niż chociażby w trzecim kwartale, ale w porównaniu do tego 2022 to absolutnie, absolutnie. Nie, nie mamy w tym momencie szans. No i jeszcze walutowe, jak to wyglądało? Akurat na walutach ten trzeci kwartał był ciekawy pod względem tej zmienności, chociaż patrząc na, na ten trzeci kwartał pod względem najzyskowniejszych instrumentów, to euro-dolar to, no to była taka istotna parowalutowa 6%, jeżeli chodzi o tę, o tę zyskowność. No i patrząc na tę. Parę walutową, euro-dolar, no to tutaj już nie ma takiego jednoznacznego, takiego mocnego bardzo trendu, chociaż tutaj zauważmy, że w trzecim kwartale jednoznacznie w dół, teraz teoretycznie też jednoznacznie w górę, ale te, te, ta zmiana nie jest, aż tak, nie jest aż, tak, aż tak mocna. Wolumenowo raczej podobnie do tego trzeciego, trzeciego kwartału, więc ja bym powiedział, że ten czwarty troszeczkę słabszy od tego. Od tego kwartału, kwartału trzeciego, no i tutaj patrząc dalej, dolar USD w, w stosunku w stosunku do jena i jena japońskiego i mamy tutaj mamy tutaj no, mniejszą chyba zmienność niż w tym trzecim kwartale, bo w trzecim kwartale od początku ta zmienność była bardzo mocna. Teraz praktycznie od połowy tego kwartału, no pod 15 listopada, no więc nie, niemalże od, idealnie od, od połowy ta zmienność oczywiście była, ale to już nie jest tak dobrze jak w trzecim kwartale. Widzę, że ten trzeci kwartał pod względem zmienności na walutach był bardzo mocny, no teraz jest tutaj po prostu słabiej. Inne walutowe też mamy podobnie, czyli od takiego połowy mniej więcej tego kwartału jakaś zmienność tutaj była, ale ta zmienność no, nie była aż tak duża jak, jak to było wcześniej. No, patrzę też na bitcoina, no bo y, teoretycznie bitcoin jak sobie zobaczymy w stosunku tych najzyskowniejszych instrumentów, no to jest bardzo mała część, 1,5%, no ale z drugiej strony, jak mówiłem wcześniej, tam gdzie jest duża zmienność, tam robi się, tam jest duży ruch i tam to jest tym bardziej istotne właśnie dla, dla XTB, -a. więc myślę, że o ile we wcześniejszych kwartałach ten Bitcoin, no, raczej jakoś się mocno nie ruszał, no w tym momencie z 27 tysięcy na 42 bardzo mocny ruch, ruch wzrostowy, no wolumeny też trochę większe, Chociaż nie można powiedzieć, że tu jest jakaś strasznie duża, duża różnica, ale jednak ten Bitcoin myślę, że też trochę doda do, do wyników, jeżeli chodzi o Xteba. Czyli ten czwarty kwartał raczej oceniam pozytywnie. Trochę lepiej niż ten trzeci czy drugi kwartał. To, to nie jest tak, że to będzie jakiś przełom i tu zrobią, nie wiem, 350 milionów w zysku. Absolutnie czegoś takiego nie, 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 nie przewiduję, ale myślę, że będzie to kwartał lepszy niż ten drugi czy trzeci. Zresztą zauważmy, że ten drugi trzeci kwartał to było około 120 milionów złotych. Teraz ta baza z poprzedniego roku jest tylko 50 milionów, więc myślę, że spokojnie to będzie to będzie, będzie przebite. Tutaj przypomnę, że my patrzymy na to w dużej mierze ze względu na to, że XT jest spółką dywidendową i ostatnio KNF przyznał Xterowi ocenę Bion 2, na poziomie 2, umożliwiającą ewentualną wypłatę dywidendy, czyli są w stanie tę dywidendę, tę dywidendę wypłacić. Zobaczymy, na jakim poziomie ta dywidenda tutaj, tutaj będzie. No ostatnio Noble Securities obniżył cenę docelową akcji, ja na te ceny docelowe nie patrzę, tylko patrzę, co oni tutaj mówią, i mówią, że mimo to że niewystarczająca zmienność ciążyła za pośrednictwem segmentu market making, który szacowo szczególnie mocno obniżył wynik w trzecim kwartale, to co, to, co mówiłem wcześniej, że, że to takie łatwe do przewidzenia trendy, które no, nie są jednoznacznymi, jedno takimi stajnymi trendami w górę cały kwartał albo w dług. Cały kwartał, tylko właśnie tak się troszeczkę odbijamy. W jakichś kanałach chodzimy, to obniżyło te wyniki. No i tutaj mówią o tym, że. Analitycy prognozują, że w 2023 roku spółka wypracuje 682 miliony złotych zysku netto. Czyli to oznacza, że szacują za ten czwarty kwartał około 140 milionów. I powiedziałbym, że ja się jakby ja się zgadzam z tym. Nawet uważam, że te 140 między 140 a 150 bym tutaj brał pod uwagę, bo jak mówiłem, ten wynik jest trochę lepszy niż w drugim trzecim kwartale, patrząc na, na tę zmienność. Też pamiętajmy o tym, że cały czas jest większa liczba aktywnych klientów i większa ogólnie liczba klientów, tak, X cały czas podłącza tych, tych nowych klientów do, do, do siebie, więc to też no, działa na korzyść spółki, no więc myślę, że, że tutaj będzie to okolice tych 140, może 150 milionów złotych tego, tego zysku netto, no nie nawiązujemy w ogóle do tego pierwszego kwartału, 23 absolutnie, ale rok do roku jest tutaj dużo lepiej. No, i gdyby to się rzeczywiście wydarzyło, gdyby było tutaj te 682 miliony złotych zysku, no to by oznaczało też ciekawą dywidendę, bo gdyby teraz Xtep wypłacił 75% na dywidendę z 682 milionów, powiedzmy, że tyle to będzie, to by było 4,35% na akcję. No to oznacza, że to jest wciąż grubo powyżej 10%, jeżeli chodzi o stopę dywidenda. Te stopy dywidendy w Xtepie były naprawdę, naprawdę atrakcyjne. Gdyby to było 50%, to mamy 2,90% tej dywidendy. Wciąż dobra ta stopa dywidendy, no choć już nie aż tak wysoka, jak w to było w ostatnich, ostatnich latach. No tutaj też analitycy prognozują 900 milionów złotych zysku za 2024. Oczywiście do tego takiej prognozy to trzeba z dużą rezerwą podchodzić, bo jak mówiłem na początku, tutaj bardzo istotna jest zmienność. No jeżeli będzie się działo dużo na rynku, to, to nawet 900 milionów może być przebite, ale jeżeli nic się nie będzie działo, to choćby nie wiem jak się starał XTEP i jak wprowadzał nowe produkty, jak dobrze, nie wiem, obsługiwał klientów, no to tego 900 milionów, tych 900 milionów po prostu nie zrobi ze względu właśnie na otoczenie rynkowe. Więc tutaj no prognozowanie takie w przysz na przyszły rok, no dla mnie troszeczkę mija się z celem właśnie ze względu na to, że my nie wiemy jaka będzie ta zmienność na rynku, a to jest najbardziej tutaj istotne. No gdyby rzeczywiście tak było, że zrobią te 900 milionów, to zauważmy, że 75% na dywidendę, ja tutaj oczywiście pamiętajmy o tym, że w Xtabie jednostkowy zysk netto idzie na, na dywidendę, ale on jest bardzo podobny do skonsolidowanego zysku netto, no to gdyby to było na przykład 75%, to by było około 5,70 na, na jedną akcję, no więc stopa dywidendy w stosunku do obecnego kursu bardzo, bardzo wysoka. No w w każdym razie patrząc na ten 24 rok, no to jednak ja bym poczekał na, na to, jaka będzie zmienność na tym rynku, to jest dla mnie istotne. W stosunku do tego czwartego kwartału 23 jestem, jak mówiłem, w miarę pozytywnie nastawiony. No, uważam, że te 140-150 milionów jest tutaj spokojnie do zrobienia, jeżeli chodzi o ten, o ten wynik, wynik netto. A to się może przełożyć oczywiście na dobrą dywidendę, tutaj myślę, że powyżej 4 zł i spółka jest w stanie nam tej dywidendy... Wypłacić za ten rok 2023. Zobaczymy jak będzie. Pewnie już niedługo będą jakieś szacunki. A drugą spółką, o której chcę dzisiaj powiedzieć, jest spółka Asbis. Asbis, głównie znany z dystrybucji sprzętu IT. No to nie jest tylko dystrybutor sprzętu IT, ale oczywiście w dużej mierze i z tego jest chyba najbardziej znany. Mają też swoje marki własne, chyba. Prestigio to jest ta taka najbardziej rozpoznawalna ich, ich marka, tak mi się wydaje. No i spółka, która od dłuższego czasu jest mniej więcej na tych samych poziomach. 27-28 zł, od naprawdę długiego czasu. Jeżeli chodzi o samą wycenę, no to oni są nisko wyceniani. 4,55 TZ, gdzie to też jest spółka dywidendowa. Pamiętajmy, że ASBIS tę dywidendę, dywidendę płaci i z roku na rok zazwyczaj płaci ją coraz, coraz wyższą. Więc skoro płaci ją coraz wyższą, a ten kurs stoi w miejscu, no to oczywiście ta stopa dywidendy robi się trochę bardziej atrakcyjna. No i jeżeli chodzi o te ostatnie informacje w ASBiSie, no to informacja o szacunkowych miesięcznych przychodach za listopad mamy 305 milionów dolarów 11% wyższe niż listopad 2022 no ja tutaj zawsze robię taką tabelę i patrzę jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o te wyniki porównuję i do 22 i do 21, no bo w 22 mieliśmy agresję Rosji na, na Ukrainę, a rynek rosyjski wcześniej był dla nich bardzo istotnym rynkiem więc je, dla mnie takim benchmarkem lepszy jest 21 rok i zauważmy, że 305 milionów w stosunku do 306 rok wcześniej, czyli mniej więcej tak na, na zero powiedziałbym od początku roku to jest prawie 2% wzrostu po nie rok do roku, tylko 23 w stosunku do 21. No tutaj tak naprawdę dwa miesiące mocno odstawały. wrzesień 20 prawie 5% na plusie i kwiecień minus ponad 18,5%. A reszta no raczej na, na zero. No tutaj jeszcze czerwiec był taki dosyć yy, różny. A reszta miesięcy raczej na zero, rok do roku. No ale zauważmy, że grudzień bardzo wymagający 396 milionów yy, złotych. Oczywiście, o no, grudzień to są święta, a skoro święta, no to yy, wiele osób kupuje jakieś sprzęty IT, no chociażby, chociażby iPhony na przykład, yy, więc zazwyczaj ten grudzień jest tutaj lepszy, no zazwyczaj w spółce Azbis czwarty kwartał jest tym kwartałem lepszym od kwartałów pozostałych i teraz pewnie też tak, Pewnie też tak, też tak tutaj powinno być, chociaż zauważmy, że ten wrzesień był bardzo mocny, czyli jeszcze ten trzeci kwartał był tutaj bardzo, bardzo, mocny, no ale spodziewamy się, że grudzień będzie też mocny, no chociaż ja bym tutaj się obawiał, że jednak o ile będzie lepszy od 22 roku, to do 21 będzie nam troszeczkę brakowało, ja jednak jestem tak bardziej konserwatywnie nastawiony, że, że tutaj no, do tych 400 milionów, no nie wiem, no moim zdaniem nie powinniśmy się jakoś strasznie mocno zbliżyć. Więc ja tutaj myślę, że ten wynik będzie coś pomiędzy 22 a 21 rokiem. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie, czy może nie doszacowałem spółki, bo już miałem tak raz, że. Nie doszacowałem tych wyników wrześniowych. Ja tutaj uważałem, że nie przebiją 22 roku, a przebili i to o kilkanaście milionów złotych, ten wynik z 22 roku we wrześniu. Także tam, tam spółka pani mnie mocno mocno zaskoczyła, no oni mówią o tym, że są spokojni o realizację prognozy na ten 23 rok, prognozy przychodów. Jeśli chodzi o te prognozy przychodów, no to mieliśmy prognozowane przychody na 23 rok 3,2 między 3 a 3,2 miliarda miliarda dolarów. No w tym momencie zauważmy, mamy 2,7, więc żeby zrobić te między 3 a 3,2, no to trzeba przebić na pewno te 300, co moim zdaniem nie będzie jakimś bardzo trudnym wydarzeniem. No Biorąc pod uwagę spółkę i biorąc pod uwagę te prognozy, no, lekkie przebicie 300 milionów, tak naprawdę już daje realizację tej prognozy, więc, więc tutaj no, to, że zrealizują prognozę, myślę, że jest po tych wynikach listopadowych, nie chcę powiedzieć oczywiste, ale no, w dużej mierze, w dużej mierze prawdopodobne, no, tak, bym to, tak bym to określił. No, a jeżeli chodzi o spółkę, no to przypomnę, że tutaj też jest istotny kurs dolara dla niej, no bo na przykład my możemy, my tutaj patrzymy na ten biznes radarze, chociażby gdzie tu jest w ujęciu w pelenie, w złotym polskim, no ale tutaj, jeżeli dolar spada, na w tym momencie zauważmy, że mamy poniżej 4 złotych, no to nawet jeżeli w tamtym roku zrobili, mieli zrobić między 2,6 a, a 2,8 miliarda, tak, ono ostatecznie ostatecznie zrobili 2,7, czyli zrobili dobry, dobry, dobry tutaj wynik, no to biorąc pod uwagę, że w tamtym roku złoty był, znaczy dolar był bliżej 5 zł, a teraz bliżej 4 zł, no to nawet jeżeli przebiją te, progno... te, te, te wyniki zeszłoroczne, a przebiją, no, no już na pewno wiemy, że, że przebiją, to wcale to nie musi być tak duży wzrost w ujęciu złotówkowym. Tylko, że my właśnie powinniśmy patrzeć na, te, na tę spółkę w ujęciu jednak dolarowym. No jak ja zawsze mówię o biznesach typu live chat no, w tym momencie tekst. Brand 24, Cloud Technologies, czy, czy jakiekolwiek inne spółki, nie wiem, Woodpecker na przykład, że ja patrzę na nie bardziej w ujęciu dolarowym, bo to jest dla mnie lepszy wyznacznik. Tutaj w Azbisie myślę, że myślę, że też. No, te oczywiście te. Te, te kursy walutowe tutaj są, są istotne. No i biorąc pod uwagę te kolejne miesiące, jak to może, może wyglądać, no póki nie będzie też spadającej sprzedaży chociażby w Apple, to oni myślę, że nie powinno być jakichś dużych problemów, no bo Apple no, poinformowało nas o tych wynikach za no, chociażby trzy ostatnie miesiące, no zakończone wrześniu, 30 września. I zauważmy, że jeżeli chodzi o sprzedaż, to my musimy patrzeć na głównie sprzedaż w Europie i Rest of Asia Pacific ze względu na to, że no w dużej mierze to tam właśnie Azbis sprzedaje, tak, także w Ameryce spadki sprzedaży, bo teraz zauważmy ten ostatni kwartał, to były spadki, spadki sprzedaży w Ameryce. No nie jest tutaj no nie jest tutaj aż tak, bardzo, aż tak bardzo istotne, jeżeli chodzi właśnie o Azbis. No bo Asbis to jest głównie, głównie Europa, bliski wschód, chociażby. Więc, więc tutaj na to patrzymy, a tam raczej ta sprzedaż się mniej więcej, mniej więcej trzyma. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że zaraz, zaraz, ty patrzysz na Apple, a. Apple to jest głównie, głównie iPhone'y, no a w przypadku, w, znaczy w dużej mierze to są, to są, to są, to są iPhone'y, zresztą tutaj to, to widać, jak jest duża przewaga iPhone'ów w stosunku do innych grup produktów, no a jeżeli chodzi o Azbis, no to tutaj jest duża dywersyfikacja, rzeczywiście, no ale jednak smartfony to jest zdecydowanie najważniejsza część, bo zauważmy chociażby ten Trzeci kwartał. Prawie 40% sprzedaży to są smartfony. Później jest ta dywersyfikacja, bo zauważmy, że ten te grupy produktów, gdzie to jest 2-3-4%, jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, no ale jednak te smartfony na poziomie 40% no trzymają się od wielu, wielu e, kwartałów, więc tutaj na to musimy zwracać uwagę. Zresztą spółka sama mówiła o tym, że chce zwiększyć biznes z Apple do, do niemal 3 miliardów w 2025 roku, gdzie to jest teraz 1,718 miliarda. E, no raczej nie ma nic mowy o tym, że chcą wyjść na Amerykę, więc bardziej będziemy myśleć o tym, że, że będą chcieli. Albo jeszcze mocniej sprzedawać na rynkach, które już są, albo przejmować może jakieś jeszcze rynki azjatyckie, inne azjatyckie, albo, albo afrykańskie. Raczej tutaj nie ma mowy o tym, że, że Azbis wychodzi jakoś na, na Amerykę, tylko dalej to jest są te, te, te kraje, w których są. No w tym momencie głównie to są kraje byłego Związku Radzieckiego, to jest ta najbardziej istotna dla nich, dla nich grupa. No i jeżeli chodzi o to, co się ostatnio działo, to też Azbis zwiększył powierzchnię magazynową 5,5 tysiąca metrów kwadratowych w dwóch centrach. Dystrybucyjnych w Pradze i Johannesburgu. No i tutaj mówimy o tym, że w Johannesburgu, dzięki rosnącemu popytowi w RPA i krajach sąsiadujących, spółka przyniosła się do większego magazynu, zwiększyła powierzchnię z 500 do 3000 m2. W Pradze e, powiększyła główne centrum dystrybucyjne o 3000, teraz to jest 13000 m Wzrost powierzchni był wynikiem rosnącej sprzedaży, która spowodowała 30% wzrost zamówień magazynowych rok do roku. No i to jest oczywiście informacja pozytywna. Jeżeli my musimy się rozwijać, bo coraz więcej sprzedajemy, no to ciężko mówić o tym, że, że tutaj jest jakiś, jakiś minus, tak? No to jest informacja na pewno, na pewno pozytywna i raczej no nie sądzę, żeby spółka Azbis miała się jakoś zwijać, no bo oni też cały czas rozszerzają swój zakres działalności, a to zdobywają jakieś, znaczy rozszerzają na przykład usługi dystrybucyjne na nowe kraje, na poszczególne, na jakieś poszczególne różnego rodzaju produkty. Albo mamy informacje o tym, że na przykład ostatnio otworzyli kolejny salon iSpace w, w Kazachstanie. ASBI sprzedaje swoje produkty Apple w 10 krajach, w których już oficjal, jest oficjalnym dystrybutorem firmy Apple. Nowy otwarty salon już już dziewiątym 9 w, dziewiątym w, w, w Kazachstanie. No oprócz tego oni co jakiś czas jakby rozszerzają ten swój zakres działalności. Podpisali chociażby umowę parę miesięcy temu dystrybucyjną z francuską firmą Devialet Nie wiem, czy to się dokładnie tak, tak czyta. To jest jest firma zajmująca się inżynierią akustyczną działającym na styku luksusu i najnowocześniejszej, najnowocześniejszej technologii. I jeżeli chodzi o jakieś inne informacje, na przykład rozszerzyli umowę o współpracę z marką Bank Olufsen, też informacja z, z listopada i tutaj mówimy właśnie o tym, że jeżeli chodzi właśnie o Bank Olufsen, no to no tutaj kolejny showroom powstał w Kazachstanie. Ta marka też jest otwarta, został ten, ten, ten salon w luksusowym hotelu City of Dreams. Na, na Cyprze. No tutaj biorąc pod uwagę tę markarz, sobie wszedłem zobaczyć, co, co oni konkretnie robią. No i przyznam, że trochę się szokowałem. Tak się zastanawiam, czy to oni są aż tak drodzy, czy ja jestem aż tak biedny. W sumie może jedno i drugie, ale tutaj patrzymy. No słuchawki na przykład 2200 zł albo 1600 1560. No. Tutaj 3700 te słuchawki. No, przyznam, że ja mam swoje słuchawki, za chyba 120 zł. kupiłem parę lat temu. Nie zamierzam zmieniać, więc na razie ich nie kupię. Na przykład nie będę kupował słuchawek Beoplay Ferrari Edition. No, ciekawe, jak jest Ferrari Edition, czy są też inne marki. Ja bym, ja bym chciał takie słuchawki na przykład. Dacia Edition. Ciekawe, ile one, by, ile one by, by kosztowały. Bo Dacia to w dużej mierze jest bardzo często lepsze auto od, od Ferrari, tak? Na przykład, jak jest, nie wiem, jakiś próg zwalniający albo, albo wysoki krawężnik, no to w takie często Ferrari po prostu tam nie wiedzie. To jest koniec podróży. A Dacią wiedziesz. Nawet jak coś ci odpadnie, no to, to jakiejś strasznej straty, straty nie ma. Za 50 zł kupisz taką część, każdą praktycznie część do, do Daci. Zresztą moja mama ma Dacie i tam na przykład jest tak, że jak zatankuje Bag do pełna, to wartość tego auta idzie o 40% do góry. W przypadku Ferrari na pewno tak nie ma, także Dacia też ma swoje pewne przewagi nad, nad Ferrari, także ciekawe, czy wypuszczą też takie sławki Dacia Edition, chociaż pewnie będą trzeszczały, znając, znając Dacie. No a tak patrząc, wracając jakby do. Wracając do, do samej spółki, Azbis, no to oni też się rozwijają troszeczkę w innych segmentach, chociażby w biotechnologii, czy, czy na przykład w segmentach jakby kompatybilnych z tym, czy, czy do, do czego nas przyzwyczaili, bo na przykład rozwijają markę Breezy, wprowadzili ją do Polski, do, do, Mołdawia, do Mołdawii. Główną działalnością Breezy jest ściśle związaną z rozwo rozwojem gospodarki w obiegu zamkniętym, jest przedłużenie cyklu życia urządzeń poprzez odnawianie używanych i przywracanie ich na rynek po bardziej przystępnej, przystępnej cenie, więc to jest też segment, w którym Azby się, się rozwija, ale no, jak mówiłem, też biotechnologia dywersyfikuje działalność, inwestuje, w, inwestuje właśnie w, w biotechnologię. W chociażby w jakąś cypryjską firmę Bioscience, firma biotechnologiczna, założona w, 2000, w 2017 roku, pracuje nad rozwojem zaawansowanych biomateriałów kolegenowych do zastosowań badawczych i klinicznych. 16% udziałów za 800 tysięcy euro nabyli. Nabyli też 15,5% udziałów RSL Revolutionary Labs za 700 tysięcy euro, i tutaj mówimy o w firmie biotechnologicznej oferującej formuły do pielęgnacji skóry zaprojektowanej we współpracy z naukowcami, dermatologami i specjalistami onkologicznymi. To też e, ciekawe jest, bo tutaj chodzi o zaspokojenie potrzeb pacjentów onkologicznych. No oprócz czego też na przykład 800 tysięcy euro za 4,5% i udziałów w innej spółce, która pracuje nad technologiami opartymi na komórkach macierzystych i RNA do diagnozowania leczenia chorób nowotworowych. No to nie są oczywiście jakieś potężne zakupy, tak? To po kilka, kilkanaście procent. No ale jak któraś ze spółek wypali, no to też może być fajny zwrot z tej, z tej inwestycji. Ciekawy jestem, jak, w jaki sposób oni weryfikują te, te spółki do, do inwestycji. Czy mają jakiś jakby swój osobny zespół? No tego, tego nie wiem. W każdym razie, biorąc pod uwagę ich podstawową działalność, no zagrożeniem jest tutaj słaby kurs dolara. Jeżeli mówimy o tych wynikach w polskim złotym, no bo na takie bardzo często inwestorzy, inwestorzy patrzą pod względem takiej czystej działalności operacyjnej, no nie widzę tam jakichś takich specjalnych problemów. No może problemem jest to właśnie, że w 2021 ta sprzedaż była bardzo, bardzo wysoka, więc podejrzewam, że teraz już aż tak wysokiej tej sprzedaży sprzedaży nie będzie. Zobaczymy, może mnie jakoś pozytywnie tutaj zaskoczą. A na koniec jeszcze raz przypominam o naszej zamkniętej grupie na, grupie na Facebooku. Gdzie można dołączyć do poniedziałku, czyli jeszcze przez, e, przez kilka dni? Myślę, że warto dołączyć do takiej społeczności, społeczności inwestorskiej, żeby wymieniać się jakimiś konkretnymi spostrzeżeniami odnośnie danych konkretnych spółek, bo też tam na tej grupie mówimy konkretnie o konkretnych spółkach giełdowych. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. No i cześć, trzymaj się.